Dzień dobry Państwu. Jestem w miejscu arcywielkopolskim, w posiadłości Raczyńskich w Rogalinie. Za mną słynne trzy dęby: Lech, Czech i Rus. Czech jest nieco zeschnięty, Rus jest duży i wygląda groźnie, a Lech ma tak głębokie korzenie jak tradycje kulinarne tej ziemi. Zamkiem Kórnickim władali kolejno Działyńscy i Zamojscy. Sala, w której jesteśmy, sala mauretańska, została udostępniona publiczności do zwiedzania już w XIX wieku. Natomiast cały zamek z mocy testamentu Władysława Zamojskiego w 1925 roku zapisany został narodowi. I ja właśnie narodowi też chciałem zapisać coś, mianowicie leguminę, którą za chwilę będę przygotowywał. Na początek wielkopolskiego gotowania wybrałem danie dość dziwne, rzecz by można kuriozalne, ale charakterystyczne, jakże charakterystyczne dla tych stron. To będzie, proszę Państwa, legumina, deser ziemniaczany. Z ziemniaków jest tutaj wszystko, również rzeczy słodkie, proszę się nie denerwować, potem przejdziemy do rzeczy bardziej konkretnych. Zaczynamy. Legumina z ziemniaków. Składniki od mojej prawej ręki. To są białka w tej dużej misce, z nich powstanie piana. Tutaj w misce obok są żółtka już z cukrem. Tutaj są pyry, welziemniaki. One były ugotowane w mundurkach. Można to zrobić dzień wcześniej i następnie trzeba je przecisnąć albo zetrzeć na tarce, w każdym razie taką miazgę z nich zrobić. Tutaj mamy masło. Obok jest forma do pieczenia wysmarowana masłem. Tutaj są zmielone migdały. Tutaj jest bułka tarta. I zaczynam od tego, że taką drewnianą łyżką kopyścią muszę utrzeć, dokładnie utrzeć żółtka z cukrem. To chwilę potrwa. Proszę spojrzeć, jakie to się zrobiło białe i puchate. Ja teraz to przełożę do większej miski. Najważniejszy powód tego przełożenia to jest to, że to wszystko, co zostanie tutaj, będzie można wylizać, a poza tym będę potrzebował więcej miejsca. Przeliczyłem się jednak z siłami, z wielkością miski. O, dobrze, to takie kogel-mogel. Dobrze, to pójdzie tutaj, bo ja tutaj jeszcze będę musiał dodawać teraz w kolejności najpierw masło i to trzeba będzie tak samo idealnie tutaj rozetrzeć to masło. Lepiej, jeśli wcześniej stoi chwilkę w jakimś ciepłym miejscu, na kaloryferze na przykład, żeby się dało go tutaj rozetrzeć. Kiedy masło jest już prawie całkiem roztarte, to do tego dodam migdały. Będziemy to dalej ucierać. Te migdały jeszcze dodatkowo pomogą nam rozetrzeć resztki masła na jednolitą masę. Następnie w misce znajdą się ugotowane pyry. Ja na razie nie dodam ich wszystkich, tylko trochę. Zobaczymy, to można dodać zawsze więcej. Żeby to nie były jednak placki ziemniaczane. Sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Teraz trzeba ubić pianę z białek, więc pamiętają Państwo, zawsze trzeba trochę białka osolić. Leci tu coś. O, mam nadzieję, że tak. No. I piana. Piana jest sztywniutka, proszę spojrzeć, jest ubita bardzo ładnie, więc teraz odkładamy to i łączymy pianę, dokładamy pianę do naszej masy migdałowo-ziemniaczanej. Tu mam taką sprytną plastikową szpatułkę. Teraz tą pianę tutaj trzeba z miski wrzucać i dość delikatnie jeszcze tym przyrządem wszystko mieszać. Nie wrzucam całej piany, bo jest jej dość sporo. Muszę to sukcesywnie wymieszać. O, to już jest wszystko idealnie wymieszane. Powinno to wyglądać tak przed włożeniem do pieca. Teraz forma, która była wysmarowana wcześniej masłem, zostanie wysypana bułką tartą. O, dno i brzegi bułką tartą. A resztę bułki tartej łabędzią. I o, to nam wędruje tutaj. Piekarnik w środku. Miałem sygnały dymne, że już jest rozgrzany do 180 stopni. Więc teraz to tylko trzeba jeszcze tutaj ładnie
ułożyć. Wyrównamy to drewnianą łyżką. To powinno urosnąć, bo jest tutaj piana. No powinno ruszyć, jak się to mówi. Dobrze. I proszę Państwa, na smak po prostu słodkich placków ziemniaczanych, jak na razie. Piec do zrumienienia się. Może się zrazu wydawać, że do tak wspaniałych wnętrz lepiej pasowałaby jakaś bardziej wykwintna potrawa niż skromna w gruncie rzeczy legumina ziemniaczana. Ale tak, jak działyńscy i zamojscy korzystali jedynie z pomocy miejscowych rzemieślników i artystów, osiągając widoczne właśnie przez Państwa rezultaty, tak i ja postanowiłem sięgnąć tylko do miejscowych recept. Legumina z ziemniaków. Proszę spojrzeć, jak pięknie wygląda. Zrumieniła się idealnie. I zaraz zobaczymy, co to jest tak naprawdę. Trochę jest mi wysoko, ale postaram się ukroić zgrabny kawałek. Bo to, proszę Państwa, wygląda no naprawdę jak i ma konsystencję taką prawie że biszkoptową. Te ziemniaki związały wszystko. Piana związała. Proszę spojrzeć do środka tego. Bardzo zgrabny placek, więc na talerz z nim i zobaczmy, jak on smakuje. Jeśli tak jak wygląda, to chyba sukces. Bardzo, bardzo dobry ten smak ziemniaków, zupełnie znikł, czuję się tutaj migdały. Proszę Państwa, no, to się nazywa odkrycie kulinarne, po prostu legumina, placek z udziałem gotowanych ziemniaków. Rzecz niezwykła. Prawie tak niezwykła jak w tle Kurnicki Park, gdzie za chwilę się przenoszę, będę gotował następną potrawę. Sami Państwo widzą, jak uroczo jest w Kurnickim Parku. Pomyślałem sobie, że do tych fantastycznych okazów dendrologicznych, do arboretum, do przyrody ożywionej i nieożywionej, kapitalnie pasować będzie to oto, czyli wędzone żeberka, które będą podstawą do zupy wielkopolskiej. Ślepe ryby, zwalą również rzadkie pyry. Nie nazywa się ładnie, ale jest dobra. Zaraz ją zrobię. Proszę Państwa, więc zaczynamy. Podstawowym składnikiem jest wędzona wieprzowina. To może też być wędzona golonka. Ja wybrałem żeberka. Następnie, idąc w kolejności bliżej mnie, to będzie cebula drobno pokrojona. Tutaj jarzyna, zwana w innych częściach Polski włoszczyzną. Po sąsiedzku spoczywa masło. Tutaj jest mąka, to będzie zasmażka. Pyry tutaj się wdzięczą z wielkopolskiej ziemi. I jeszcze przyprawy. Tutaj mam, to jest liść laurowy. Świeży, proszę spojrzeć, o, tak wyglądają, takie wieńce się daje ludziom, którzy dobrze gotują. Tutaj mam takie małe ziarenka, to jest ziele angielskie, o, voilà. I jeszcze tylko tutaj majeranek suszony, sól, pieprz. I pierwsza rzecz, którą zrobię, będziemy musieli chwilkę poczekać, to jakoś rozparcelować te żeberka, czyli tak je tutaj nacinamy, mierząc pomiędzy kości, o, bardzo dobrze. One pięknie pachną i są w Wielkopolsce, prawie w każdym sklepie. Ja już o tym mówiłem, jak ja cierpię bardzo, bo u nas te żeberka w Galicji nie są tak, prawda, dostępne powszechnie. O, takie mogą być duże kawałki, bo to będzie gotowane i potem i tak mięso będzie z tego wykrawywane. Jeszcze tutaj, a tutaj, ponieważ jest taki sznurek, to jest zaraz, ja sobie to powieszę na ścianie po prostu, obok reprodukcji karmiącej matki Wyspiańskiego. I teraz wsadzamy to do garnka z wrzątkiem i niech się nam to, proszę Państwa, pół godziny gotuje. I teraz możemy już dodać jarzynę do zupy. To się jeszcze razem będzie gotowało z mięsem mniej więcej godzinę. No taki standardowy zestaw, jaki widzimy w sklepach do rosołu. To wszystko wrzucamy, obrane, nie musi być pokrojone w kawałki. To będzie i tak odcedzane potem, proszę Państwa. To tylko ma dać nam smak całości. O, pietruszki nie dodaję, natki pietruszki, bo ona pójdzie na samym końcu posiekana i to razem na niedużym ogniu, tak jak rosół, około godziny jeszcze powinno się gotować, ale wrzucamy jeszcze z przypraw liść laurowy i powiedzmy trzy ziarenka ziele angielskiego.
Na razie nie solimy, nie doprawiamy. Niech się to gotuje godzinkę, pyka sobie na małym oknie. Ślepe ryby się gotują, ale ponieważ to potrawa plebejska, więc chciałem coś bardziej arystokratycznego, nawiązując do wspaniałej kurnickiej arystokratycznej siedziby, szparagi, proszę Państwa. Sałatka ze szparagów. Piękne szparagi, Wielkopolska słynie z ich uprawy, okolice Kościana zwłaszcza, więc najpierw te szparagi wyjmę dokładnie tak i przekroję je na pół. To są szparagi ze słoików, ale już w maju zaczyna się sezon na świeże szparagi, więc wtedy Państwo muszą te szparagi obrać i ugotować. Dobrze, szparagi są przekrojone. Teraz sos. Tak, powiedzmy po kolei o składnikach. Tu jest majonez, tu jest musztarda ostra dijońska, tu jest jajko na twardo posiekane, tutaj jest pietruszka, tutaj jest szczypiorek, cukier, sól, biały pieprz. I teraz tak, dodajemy ten cały majonez, który tutaj mamy. To jest gotowy majonez, ale mogą Państwo sami go ukręcić, jeśli chcą. Sądzę, że w tym wypadku nie ma takiej potrzeby. Tak, ten jest dobry. Dodajemy trochę cukru do tego, niedużo. Musztardy, dwie łyżeczki. Niecałe dwie łyżeczki, to ma być nie za bardzo ostry sos. Dobrze, i teraz sobie to wszystko rozmieszajmy dokładnie. Teraz do tego dodajemy posiekaną natkę pietruszki. Wędruje tu cała. Teraz szczypiorek. Bardzo proszę, jeszcze trochę pomieszamy i w zasadzie możemy już wprawiać solą i pieprzem. Coś tam poleciało wystarczająco dużo, mam nadzieję. Teraz pieprz biały. Lepszy jest biały do szparagów, do jarzyn i do sosów majonezowych. Lepszy jest biały pieprz, świeżo zmielony oczywiście. I do tego dodaję delikatnie szparagi. Tak jest. Teraz to trzeba wymieszać tak, żeby to się otoczyło, żeby szparagi otoczyły się tym sosem, żeby sos je pokrył. O, chodzi o to, żeby to się wszystko dokładnie wymieszało, żeby szparagi się nie rozleciały. I na samym końcu dodaję jajka na twardo. Zresztą ja tych jajek nie wtłaczam do środka, niech one z wierzchu będą, bo to taki dodatkowy kolorystyczny akcent. Proszę samemu spojrzeć, oto sałatka ze szparagów. Rzecz prosta, jednocześnie wykwintna i naprawdę bardzo dobra, a my musimy powrócić do zupy, bo już się z pewnością ugotowała dostatecznie. Wszystko jest już miękkie niezwykle, więc możemy zająć się następnymi rzeczami, czyli ja będę musiał przecedzić teraz całość. Spójrzmy, jak to będzie wyglądać. Znaczy, jak to wygląda w tej chwili w garnku, to właśnie tak. A będzie wyglądać za chwilę jeszcze lepiej, bo teraz tutaj do sitka, na sitko, na durszlak, jak się to mówi, przecedzę wszystko, bo będę jarzyny w ogóle odrzucam, natomiast żeberek będę wykrawywał mięso, ale najpierw, o jeszcze tak, ale najpierw do tego przecedzonego płynu, do tego przecedzonego smaku, do tej przecedzonej dobroci wkroję ziemniaki, żeby one się jak najszybciej gotowały. I posiekane ziemniaki do garnka, bo one się tu muszą ugotować. Nie chcę mi się podnosić tej deski, bo ona jest bardzo ciężka. A szczęście nie pochodzi z żadnego z drzew tutaj, które rosną, bo to są drzewa zabytkowe, bardzo rzadkie. Jest tutaj nawet coś, co wygląda jak wierzba, na której rosną gruszki, ale to jest grusza tylko z Kaukazu. Dobrze, i kiedy to się będzie gotowało? No, do miękkości 15 minut, myślę, mniej więcej. W międzyczasie wyjmuję mięso, wyjmuję żeberka i je trzeba będzie obrać i dorzucić. Złazi idealnie. Mamy tyle fantastycznego, miękkiego, wędzonego mięsa i teraz to wszystko dorzucam do garnka. Dobra, do ziemniaków to jeszcze no, 10 minut. Myślę, te ziemniaki w kostkę zaraz zmiękną. Więc teraz przyprawy. Najpierw natka pietruszki. Tak ją po kawalersku przesiekać. Nie musi być starannie.
może być w grube kawałki, dorzucamy do zupy. Chodź tu, skarbie. Teraz... klei mi się do rąk. Przepraszam. Teraz majeranek. No to tak jak w zupie ziemniaczanej, w odmianie zupy ziemniaczanej majeranek musi być. Powędrował do garnka. I teraz jeszcze sól. Nie soliłem tego, ale te żeberka były dosyć słone, więc lepiej na końcu spróbować. Pieprz. A pieprzu dość sporo. To bardzo tutaj bulgoczy. Niespecjalnie jeszcze widać toń zupy, powierzchnię. Jak ją na końcu zgaszę, to Państwo zobaczą. Dobrze. I ostatnia rzecz, którą muszę zrobić, to zasmażka. Muszę sprawdzić, czy patelnia, o tak, już jest, gorąca. Więc teraz masło. W przepisie bywa smalec, ale ja bardzo lubię smalec, ale w połączeniu z papryką. Tu nie ma papryki, więc postanowiłem zmienić na masło. To w zasadzie nie ma znaczenia, mogą Państwo to zrobić jak chcą. Roztapiamy masło i na to masło wrzucamy drobno posiekaną cebulę, niedużą. Niedużo tej cebuli. Taki ostatni dotyk, ostatnia rzecz. Bardzo często się tak zupy na końcu zaprawia, po polsku przynajmniej. I ona się nam powinna odrobinkę zezłocić, więc chwileczkę jeszcze zaczekajmy. Jest złociutka, proszę spojrzeć, taka właśnie powinna być. Więc teraz można dodać mąki i tak po prostu jak... No, tu jest jej za dużo, więc żeby mi się nie wsypało cała tej mąki, ja dodaję na oko, myślę, że tyle wystarczy. Teraz ją trzeba rozprowadzić tutaj w maśle i trochę, trochę ją tutaj tak podsmażyć na patelni. Dobrze, jest jej dużo, bo tej zupy też jest bardzo dużo. Ona musi być porządnie zagęszczona i teraz tak, teraz to muszę zdjąć. I będzie trudna rzecz, bo reguły sztuki mówią, że albo gorący płyn i zimna zasmażka, albo gorąca zasmażka i zimny płyn. Więc ja muszę chwileczkę zaczekać, aż ona ostygnie, żeby mi się to wszystko tutaj ładnie rozprowadziło, żeby się nie zrobiły grudy. I teraz chochlą wlewając tutaj... A, bez ziemniaka. Dobra. Będę musiał to tak rozprowadzać. Rozprowadziło się idealnie. Tutaj wali jakiś tłum ludzi, a nie zrobiłem tyle zupy. Ja nie wiem, czy oni przyszli oglądać drzewa, czy przyszli oglądać ślepe ryby, bo tak się przecież ta zupa nazywa, pamiętają Państwo. I teraz to wszystko wlewamy do gotującej się zupy, bo ona się tutaj zagotuje, mieszając. O. Państwo przyszli oglądać drzewa czy zupę? Zupę! No jak się to wieści, szybko rozchodzą. Dobrze, i to niech mi się tylko zagotuje w środku i będzie się nadawało do jedzenia. Bo jak się zagotuje, to zgęstnieje. Ja myślę, to no jeszcze sekundka po prostu. Wyłgałem się tym, że mam tylko jedną łyżkę, więc wycieczka poszła rozczarowana, ale zupy naprawdę nie jest dużo, a jest kapitalna, czy nieduże, jakieś 4 litry. No ale co to dla wycieczki. Proszę Państwa, ślepe ryby, rzadkie pyry, zupa ziemniaczana, typowa wielkopolska, jest gotowa. O, dużo mięsa, teraz musimy wyłowić więcej ziemniaków. Teraz trochę z wierzchu, majeranku. Proszę spojrzeć, tak to wygląda. A jak smakuje, to muszą Państwo sami to stwierdzić, robiąc sobie w domu. Po obfitych posiłkach dobrze jest zażyć trochę ruchu. Jeśli jesteśmy w Wielkopolsce, to można to zrobić na przykład w centrum Hippiki w Jaszkowie. Proszę spojrzeć, jakie tutaj piękne krajobrazy. Jest warta, jest rozlewisko, zaraz jest Park Narodowy. A ja zmierzam w stronę mojego przeznaczenia, czyli kolejnej potrawy. Mam nadzieję, że dojadę. Szczęśliwie udało mi się przeżyć konną przejażdżkę. W tej chwili jestem na parkurze, tutaj trwają przygotowania do jutrzejszych zawodów, a ja pokażę Państwu, jak zrobić zrazy.
zrazy polskie. Niektórzy twierdzą, że to są właśnie zrazy wielkopolskie, że stąd się wywodzą. Zacznijmy od składników i najważniejszego z nich, czyli mięsa, wołowina zrazowa, rozbita na plastry już wcześniej przeze mnie. Tutaj są ogórki pokrojone w takie kawałki, to mogą być albo kiszone, albo konserwowe, wszystko jedno, drobno posiekana cebula, musztarda ostra tutaj jest, wędzona słonina, którą tutaj już Państwu pokazuję, mam pokrojoną w takie paseczki, ona będzie wkładana do środka zrazów. Tutaj jest chleb razowy. Chleb razowy może być też pszenno-żytni, w każdym razie nie pszenny. Tutaj jest bulion. I zaczynamy. Taki plaster mięsa bierzemy i solimy. O, drugi przy okazji też i trzeci też. Teraz jeszcze trochę pieprzu. Dobrze. I teraz będę to smarował wewnątrz musztardą. Oj, co tutaj się dzieje? Mam nadzieję, że nic się nikomu nie stało. To prawie jakbym gotował w środku Wielkiej Pardubickiej, z tym, że to jest dużo łagodniejsze dla koni niż Wielka Pardubicka. Teraz rozsmarowywuję po środku musztardę. Teraz kawałek słoniny wędzonej. Teraz plasterek ogórka. I na to trochę jeszcze posiekanej drobno cebuli. I to już wszystko można zwijać. O tak, ciasno, to trzeba zwijać. O, i zraz po zrazie, ja tutaj mam już wcześniej parę przygotowanych i tak będę kolejno dokończę dzieła. Klasyczna szkoła każe zrazy zwijać albo spinać szpilką, ja natomiast twierdzę, że nie jest to konieczne. Wystarczy tą stroną końcowego zwinięcia, końcowego kawałka mięsa położyć w dół na tłuszcz i teraz nie ma siły, żeby się nam zraz rozwinął. Tylko trzeba, o, tu jest to, trzeba tak to położyć na patelni. O, tym miejscem. I one wszystkie muszą się obsmażyć z obu stron. Obsmażone zrazy mogę już przekładać do garnka. O, widzą Państwo, one się nie rozwinęły. One się tak spoiły i nie rozpadną się. Kładę je na dno garnka. Mało ich tam jeszcze, ale zaraz będzie wystarczająco dużo. I teraz tak, to tutaj dolewam. Wszystko tutaj dolewam. Jeszcze na patelnię wleję ten bulion i to się nazywa, już kiedyś mówiłem, o, deglasacja. To wszystko zawrze i ten cały smaczek z patelni wyjdzie. I teraz tak, to tutaj idzie. Teraz dolewam całą resztę bulionu. O, tyle myślę wystarczy. I proszę Państwa, ten sos zagęszczę tym ciemnym chlebem. Bez skórki, sam miąższ chleba wrzucam. On się całkowicie rozpadnie i spowoduje, że sos będzie po prostu gęsty, będzie miał taką jednorodną konsystencję, nie trzeba będzie robić tutaj normalnej zasmażki z mąki i tłuszczu. Jeszcze tutaj do tego wszystkiego pieprz. Dobrze, i to proszę Państwa na gaz i niech się dusi na niewielkim ogniu do miękkości. Mam zaszczyt przedstawić Państwu gospodarza, pan Antoni Chłapowski. Kłaniam się bardzo miło. Prosto z siodła, tak? Prosto z siodła i z treningu, dlatego że jesteśmy akurat dzień przed zawodami. Ogólnopolskimi zawodami. O. Pony i w małych koniach. Myśli pan, że jak się zje zraza, to potem można lepsze wyniki osiągnąć? Oczywiście. Tak jak ja dzieciom zawsze mówię, rano płatki owsiane, tak. Prawda? Jak zjecie płatki, to dobrze będziecie jeździć. No i chyba spróbujemy. No pięknie. Co z tego wyszło? Pięknie, dziękuję. Muszę czapkę pod pachę. Prawda? Czapkę pod pachę, a zraz w usta. No. Nic tu nie wypadło, wszystko jest, ogórek jest, widzę. Dałem ogórek, wędzoną słoninę, tak mi tutaj... No prawidłowo, tak? Tak? No. Według wielkopolskiej recepty. No to świetnie. Zrazy wyśmienite, tak żeby tradycji jeździeckiej zadość się stało. Boże święty. To udekorujemy pana Flo jeździeckim. Wypinam. Jaszkowo Centrum Hipiki. Wypinam lewą pierś w takim razie. Proszę bardzo. To jest chyba nawet cenniejsze niż order łaźni albo podwiązki. I gratuluję. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.